W tym zadaniu mamy daną funkcję f od x określoną następującym wzorem dla każdego x należącego do przedziału od minus 1 do plus nieskończoności, czyli widzimy, że ten przedział od razu nam załatwia dziedzinę, ponieważ tutaj x musi być różny od minus 1, no i minus 1 nie należy do naszej dziedziny, już mamy to załatwione, no i funkcja jest określona ciągła cała na tym przedziale. No i musimy wykazać, że jest funkcją rosnącą. Żeby to zrobić, to chyba najłatwiej będzie skorzystać z bardzo przydatnego narzędzia, którym jest pochodna. Policzymy sobie pochodną funkcję f od x, czyli f' od x. Jeżeli wyjdzie nam dodatnia na całym tym przedziale, no to będzie oznaczało, że funkcja jest rosnąca na tym przedziale, bo tam, gdzie pochodna dodatnia, tam funkcja rosnąca. Jeżeli pochodna by wyszła ujemna, tam funkcja byłaby malejąca. No to liczymy pochodną funkcji wymiernej, czyli pochodna licznika, pochodna 3x to 3 razy mianownik, czyli razy x plus 1 minus, teraz pochodna mianownika, czyli pochodna x tylko 1 razy licznik, czyli razy 3x. Podzielić wszystko na mianownik do kwadratu x plus 1, właśnie do kwadratu, to się równa, upraszczamy licznik 3x, tu będzie minus 3x odejmie się, czyli zostanie po prostu 3 razy 1, czyli 3 dzielone na mianownik x plus 1 do kwadratu. No i widzimy, że otrzymaliśmy wyrażenie, które zawsze jest dodatnie, ponieważ mianownik zawsze jest dodatni, jest różny od zera, co nam załatwia ta dziedzina, kwadrat sprawia, że jest zawsze dodatni, licznik jest dodatni, czyli możemy napisać, że ta pochodna jest większa od zera dla każdego x należącego do przedziału od minus 1 do plus nieskończoności, no a stąd bezpośrednio już wynika, że funkcja f jest rosnąca. No i to kończy dowód naszego zadania.